To już trzecie warsztaty muzyki liturgicznej w naszym sanktuarium. W tym roku prowadzą je Paweł Bębenek i Piotr Pałka i śpiewamy o kalwaryjskim Stabat Mater. Wszyscy uczestnicy, Boży ludzie, Boży prowadzący, otwierający się przez muzykę i słowo na obecność Pana Boga, wszyscy oni uczą się od tej, która nas tu uczy, od Matki Bożej, właśnie tego Stabat. Tego trwania. Jest genialną nauczycielką pod tym względem. Nie dopytuje, dlaczego ja, dlaczego mnie to spotkało. Po prostu przeżywa tę chwilę, która jest na pewno trudna, na pewno bolesna. I taki początek Wielkiego Postu właśnie mają uczestnicy tych warsztatów muzyki liturgicznej właśnie tu, w polskiej Jerozolimie, u boku Matki Bożej i pod batutą tych wspaniałych dwóch prowadzących. Cieszę się ogromnie, że po raz trzeci już jestem w bardzo bliskim mojemu sercu miejscu w Kalwarii Żydowskiej, w szczególnym miejscu blisko Krakowa, gdzie można przyjechać i oddychać takim spokojnym, zupełnie innym tempem. I jeśli chodzi o Kalwarię Żydowską, to jest bardzo dobre miejsce, żeby prowadzić warsztaty muzyki liturgicznej. Pracujemy z grupą prawie 80 osób i co jest najważniejsze, to są w większości zespoły lokalne, chóry parafialne. I to jest piękne właśnie, że ludzie, którzy na co dzień nie zajmują się zawodową muzyką, poświęcają swój wolny czas, żeby dotknąć nie tyle treści muzycznej, czyli harmonii, melodii, rytmu, ale przede wszystkim, żeby zobaczyć, co kształtuje tą muzykę, co jest jej źródłem. My przeżywamy Paschę Chrystusa razem z Marią, Gospodynią tego miejsca. I niezwykłe jest, że ciągle są nowi ludzie, bo duża część tego zespołu to są kolejne nowe osoby, które chcą się cieszyć obecnością Boga w muzyce, bo myślę, że to jest tutaj kluczem. W tym roku mamy wsparcie Maryi rzeczywiście, Matki Słowa, która nas uczy, jak tego Słowa słuchać również w dźwiękach. Celem tych warsztatów jest to, żeby w tym miejscu, w tym niezwykłym, pięknym miejscu, wspólnie razem oddać chwałę Panu Bogu. Poprzez te śpiewy, poprzez trud przygotowania tych śpiewów, poprzez pochylenie się nad konkretną treścią, poprzez otwarcie serca. Myślę, że to miejsce bardzo nam w tym pomaga. Miejsce omodlone, miejsce, gdzie setki tysięcy, mnóstwo osób, pielgrzymów przyjeżdżało, modliło się. W warsztatach najważniejsze jest, żeby niczego nie oczekiwać. Często ludzie przyjeżdżają, żeby nauczyć się nowych śpiewów albo żeby nauczyć się tych śpiewów jak najwięcej. My zachęcamy i prosimy taką pokorę, żeby nie patrzeć na ilość, ale popatrzeć nawet na konkretnie jeden śpiew, który może dotknąć, który coś wniesie w życie tych ludzi. Najważniejszym celem warsztatów jest to, żeby ten śpiew stawał się naszą wspólną modlitwą. Modlitwą, która będzie przemieniała nasze serca, które będą pałać podczas śpiewu i które będą zmieniać nas, ale tych wszystkich, którzy będą słuchali, którzy będą uczestniczyli, którzy będą w polu rażenia duchowego naszego śpiewu. I tego wszystkim bardzo gorąco życzę.